Przechodzimy, szanowni państwo, do druku 1593. Aha, to za chwilę. Do druku już zaczęłam ten procedować. Szanowni państwo, druk 1593. Zgodnie ze statutem miasta Krakowa zgłaszanie autopoprawek minął termin, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do zakończenia dyskusji nad projektem. Szanowni państwo, jest to ustalenie kierunków prezydenta miasta Krakowa w sprawie stworzenia, następnie wdrożenia projektu Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych. Druk 1593. Szanowni państwo, ja go będę referowała. Do projektu uchwały wpłynęła poprawka pani radnej Marty Pateny. Szanowni państwo, jeśli chodzi o całą sprawę, ja dość dokładnie z reguły opisuję projekt uchwał, które polecam państwu do przemyślenia. Dwa lata temu tu w Krakowie była bardzo duża międzynarodowa konferencja, która wskazywała na to, w jaki sposób w Europie radzą sobie ludzie, nauczyciele, społeczeństwa z ludźmi wybitnie uzdolnionymi. Jakiś zakres tego wszystkiego podaję państwu. Myślę, że w sukurs po tych dwóch latach, kiedy odbyła się ta konferencja, przyszły wyniki PISA, które wskazały na to, że właściwie nasi studenci, nasi uczniowie, ci do 15 roku życia, pięknie się rozwijają, ponieważ gonią niebywałą tą czołówkę, która jest w Europie. I w związku z tym myślę, a zwłaszcza takim szczególnym miejscem, tutaj parę dni temu miało miejsce, w tymże miejscu rozpoczęła się konferencja dyrektorów szkół o bardzo wysokim poziomie kształcenia z całej Polski. Właśnie to miejsce miało tutaj wydarzenie. I ci dyrektorzy zajmują się dziećmi wybitnie uzdolnionymi. Ja sobie pomyślałam, że dobrze byłoby, gdyby taką kopalnią, miejscem i źródłem tego typu wydarzeń dla całej Polski stało się właśnie Kraków. Napisałam projekt dotyczący tego, aby urząd przygotował się i zaproponował nam projekt, który będzie podlegał dalszym obróbkom, dyskusji, analizie i tak dalej. Pani radna Patena w swojej poprawce zwróciła się o to, aby uzupełnić tytuł Krakowski Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych i oczywiście tą poprawkę jak najbardziej uznaję. Także przyjmę ją do całego projektu. Przepraszam bardzo, czy ktoś z państwa, otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa zechce, ma potrzebę zabrania głosu w dyskusji? Bardzo proszę, pani radna Patena. Proszę. Myślę, że bardzo na temat, bo o uczniach zdolnych i o uczniach w ogóle w Polsce. Akurat 3 grudnia myśmy mieli sesję, ale 3 grudnia zostały opublikowane dane ostatnich badań PISA. Ostatnie badania zostały zrobione w 2012 roku, bo są co 3 lata, ale dopiero teraz zostały opublikowane. I proszę państwa, co należy powiedzieć przede wszystkim do protokołu, że nasi uczniowie, 15-letnie dzieci są badane w 3 dziedzinach. W matematyce, w rozumowaniu, w naukach przyrodniczych i czytaniu i interpretacji. I we wszystkich dziedzinach poprawiliśmy się. Ja nie będę mówić o wszystkich wynikach, ale te, które są najistotniejsze w tym temacie, warto powiedzieć. A mianowicie, jeżeli chodzi o matematykę, to odsetek uczniów na poziomach najwyższych wzrósł z 10,4% w 2009 roku do 16,7% w 2012 roku. W żadnym innym kraju na świecie wzrost ten nie był aż tak duży. Jeżeli chodzi o rozumowanie w naukach przyrodniczych, to także wzrasta odsetek uczniów na najwyższych poziomach umiejętności z 6,8% w 2006 roku do 10,8% w 2012 roku. Jeżeli chodzi o czytanie i interpretację, to tak samo wzrosła grupa uczniów o najlepszych wynikach w czytaniu z 7,2% w 2009 roku do 10,2% w 2012 roku. A zatem, proszę państwa, polska szkoła, mimo wielu krytyk, które są także na tej sali, jest wydolna, przygotowuje coraz lepsze dzieci. Nie tylko wzrasta nam odsetek dzieci
o najwyższym poziomie, ale maleje odsetek dzieci o najniższym poziomie, ale nie chcę już teraz tym Państwa zanudzać. A zatem poprawiamy się, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I wbrew temu przysłowiu, że lepsze bywa wrogiem gorszego, bardzo proszę o poparcie tej uchwały i żebyśmy jeszcze z większą czujnością mogli pochylić się nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi, bo mamy w Krakowie bardzo duży potencjał. Dziękuję. Dziękuję za poparcie. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pan Paweł Węgrzyn. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, ja też bardzo chciałbym poprzeć tę uchwałę. Znaczy, to są niezwykle ważne działania, zwłaszcza w Krakowie, gdzie no, mamy dużo tych zdolnych uczniów, dzieci, co pokazują różnego rodzaju konkursy, olimpiady. I rzeczywiście jest kłopot zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i na poziomie licealnym, żeby te dzieci wyławiać i zapewnić im odpowiednie warunki rozwoju. Wobec tego bardzo popieram i cieszę się. Też to, co radna Patona wspominała, badania PISA, uważam, to jest duża tutaj satysfakcja, ale też no, zbytnio bym tutaj nie popadał w zadowolenie, bo PISA bada bardzo specyficzne kompetencje. Generalnie chodzi o to, żeby sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie w społeczeństwie. Dlatego te badania są też relatywizowane w stosunku do rozwoju danego społeczeństwa. Także to nie są najważniejsze wyniki, które powinniśmy tutaj brać pod uwagę. Także nie jest tak dobrze, jak PISA pokazuje. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Może ja sobie jeszcze pozwolę na końcu powiedzieć jedno zdanie. Szanowni Państwo, chcę Państwu powiedzieć to, co właśnie ci, którzy z nas mają do czynienia z edukacją w Polsce, relatywnie dość dobrze opracowany jest system wspierania dzieci, którzy mają kłopoty. Ta sieć wsparcia ucznia, który ma problemy edukacyjne, jest dość precyzyjnie określona i jest znacznym wsparciem dla nauczycieli, rodziców i tak dalej. Chcę Państwu powiedzieć, to jest zadziwiająca sprawa. Tak naprawdę w Polsce nie mamy doskonałych programów wspierających dziecko wybitnie uzdolnione. I w wielu wypadkach zdarza się tak, że to dziecko wybitnie uzdolnione no, staje się jakąś taką kulą u nogi, staje się nadmiarem urodzaju, a tak być nie powinno i tak też myślę o tym programie, który zapewne niedługo będzie nam przedstawiony do dyskusji dalszej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ten sposób zamykam dyskusję. Głosowanie będzie w bloku głosowań.